Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak, a to jest MS Minifigi. Dzisiaj kolejna seria minifigów kolekcjonerskich od LEGO. Tym razem wyjątkowo nie jest to seria numerowana, tylko seria oparta na filmie The LEGO Movie. Po polsku LEGO Przygoda. Choć do setów z tej serii w ogólnym rozrachunku przekonan nie jestem, to saszetce, czy też może w jakiejś dłuższej perspektywie nawet kilku, chętnie się przyjrzę. Jak widzicie, w stylu jest podobna do numerowanych saszetek z serii kolekcjonerskich minifigów, ale oczywiście brakuje tutaj loga serii właśnie minifigurek. Zamiast niego natomiast widzimy logo The LEGO Movie. Nie ma także charakterystycznych znaków zapytania w tle. No i choć dla minifigurek LEGO jest to teraz praktycznie oczywiste, zaznaczę, iż wszystkie elementy zostały wykonane w Chinach. Bez przedłużania, czas by magiczne czerwone nożyczki poszły w ruch. Co przyniósł mi los? Emmet! Tak jest, panie i panowie, w sposób całkowicie i niezaprzeczalnie losowy trafiłem głównego bohatera. Ale najpierw spis wszystkich bohaterów wchodzących w skład serii. Mamy tutaj panią robot, lorda biznesa, Beneta, Żyletę, Lincolna, kociarę, dzieło chorej wyobraźni, Szekspira, kobieta pracująca jestem, absolwenta kierunków humanistycznych, ponownie panią robot, Meksykanina, ekshibicjonistę, pana robot, dwie pandy i przerażająco plastikową syrenę. Dostajemy bardzo ładne nóżki z imiennym identyfikatorem z zapisem Emmet. Dwustronnie nadrukowany torsik, który pasuje do tej postaci, czapkę połączoną z włosami, co na pewno będzie bardzo przydatnym motywem dla wszystkich fanów serii City, tablet, instrukcję, gazetę czy też komiks, na zbyt często pomijaną podstawkę. I to, co czyni tą figurkę wyjątkową, czego gdyby nie Benny z forum Transformerów nie zauważył, ja też bym nie dostrzegł. Główka ze starymi oczkami bez białych plamek, nawiązująca do początkowych minifigów LEGO, do tego jeszcze dwustronna. Kiedy się złoży to wszystko do kupy, wychodzi całkiem zgrabna figurka. Okej, wygląda dość pospolicie. Ale takie właśnie było zamierzenie. Zwykły, przypadkowy bohater. Reasumując, saszetka zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Nie mam najmniejszego pomysłu, jak wykorzystać te elementy, ale bardzo chętnie podtrzymam na półce głównego bohatera The LEGO Movie. To by było na tyle na dzisiaj. My widzimy się w następnym materiale, a do tego czasu trzymajcie się.